mówi korytarzem. I na lewo. I na lewo. I na lewo. Sztuka porobiona, zupełnie za free wszystko. Pamiętacie na film, jaka była uwalona? Najem. Nie wiem, samochód niejezdny, dlaczego taki tam stał. Na czyściusi śliczny. Zobaczcie, 4 dni postał, bo był nowy rok. Rude. Chyba, że to nie mój, nie mój, dobra. Pamiętacie wycieraczkę, jaka była? Uwalona w środku? Pamiętacie, jaki był tył? Serwis BMW. Nie to się ogarnął, zaraz wam powiem. Jezus, jakiś tu krasnoludek jeździł. 103 tysiące. Odbieram auto dzisiaj dopiero trzeciego. Dopiero trzeciego dzisiaj, bo co było? Bo były nowe roki. Gdzie to się tu przejeżdżało? Różne wajchy są od jeżdżenia. Cyk. Dobra. Rzucam się tu w wir, zaraz do was coś powiem. O co w ogóle chodzi z tym serwisem? Kładziam się państwu, to jestem ja. Opuściły hample. To jestem ja. Hamulec 3. Stał tak, piątek, sobota, niedziela. 3 dni autostało, tarczę rudą widzieliście. Czy nie mówcie mi, że jak Abdullah ma na placu z rudą tarczą, to on tam pół roku stoi, bo to tak się, wiecie, dzieje. Otóż historia tego serwisu. Ale trą, haniutkie, że tak się wyrażę. Przypinam klucza, żeby było. Serwis BMW Sikora, o czym wspominałem w filmiku wcześniejszym, zaskoczył mnie totalnie, bo... Dajcie jeszcze szansę. Dzień dobry, nowa sztuka, tylko drzwi i błotniczek w kupejce, bardzo przyjemny towar, bardzo przyjemny kolor, gratulacje. Otóż jak wspominałem wcześniej w filmiku, nie wiem gdzie on leciał, wymyte wycieraczki, tył wysprzątany, torba moja została. Torba moja została i nic się nie wydarzyło, chyba tam tylko dopchali pieniędzy. Zgłosiłem się na lika sponsorowanego, jeśli masz swoją BT, film oczywiście polecam wcześniejszy, z butelkami z lasu, o, ten sobie znajdźcie. Siedzonko jakieś grzane tu jest? Jest. 23 stopnie. Jeśli masz BT, spróbuj, może twoja fura podlega naszej bezpłatnej weryfikacji komputerowej. Halo, pani odzwania, to już wiecie. Zgłosiłem, termin podano, przyjechałem. Ma pan 3 godzinki czasu, zostaje na serwisie, podpinamy wtyczki, działamy. Jednakże pan do mnie odzwania, tam się szwandałem po mieście, poszedłem sobie na siłkę w Migołowie. K8, tak się nazywa siłka. Bardzo kawał siłowni przyjemny, poćwiczyłem bardzo fajnie. Czy radio gra? Gra radio! Odzwania pan szanowny do mnie, mówi: proszę pana, mamy tutaj problem z pańskim samochodem, bo nasz diagnosta, specjalista, pan mechanik, wykrył u pana temat, który zagraża bezpieczeństwu zdrowia, życia całej Europy. Oż ty chulero jedna, myślę sobie, cóż to można było w becie wyczaić tak mocnego, zacnego i zagrażającego całej Europie. Ja wiem, że auto niemieckie, ale bez przesady, że zagraża całej Europie to jedno auteczko. Proszę pana, jest pewna rzecz, która się rozciekła. Jak rozciekła? Ja przez telefon, wie pan co? Powiem panu tajemnicę, że dolewam raz w tygodniu pół literka płynu chłodzącego. Właśnie, proszę pana. To jest rzecz. Ja, proszę pana, napisałem maila. Mówi pan Mariusz, panie Mariuszu, bardzo pozdrawiam. Panu będzie jeszcze jeden filmik o tym SMS-ie właśnie, o którym jeszcze nikt nie wie, tylko wie pan i ja i pan diagnosta. Proszę pana, wysłałem do centrali do Warszawy zapytanie, czy możemy panu w ramach tego, że jesteśmy fantastyczną firmą BMW Sikora, pozdrawiam raz jeszcze,
Czy możemy panu zupełnie bezpłatnie w ramach przyjaźni wymienić ten wcale nie tani element w układzie chłodzącym? Nie jest to pompa wody, jak sugerował mi mechanik, kiedy to dolewałem pół literka raz na tydzień płynu chłodzącego koloru zielonego. To była rzecz zupełnie inna do wymiany. Czy możemy zupełnie zapytać w Warszawie Centrali w ramach uprzejmej współpracy z dbałości o markę, jak się pan Mariusz wyraził, raz jeszcze pozdrawiam, to pan jeszcze będzie, wymienić element. Doczłapałem z siłowni na serwis. Pan Mariusz mówi: panie Krzysztofie, nie możemy panu auta wydać, ale mam zgodę z Warszawy, z centrali. Był czwartek. Piątek było Sylwestra, 31 grudnia. Mam zgodę z centrali na bezpłatną, zupełnie wymianę nowego elementu, ale oczywiście elementu tego nie mamy, ale już zamówiłem z Warszawy. Proszę pana, w poniedziałek będzie auto do odbioru. Bardzo proszę. Natomiast przepuściłem mamę z dzieckiem, 5-latką, machającą panu kierowcy, żeby uprzejmie zatrzymał się. Cudem będzie, jak to się wydarzy jutro, czyli w Sylwestra. No to my, jako że cudów nie ma, zawezwałem małżonkę, podjęła kawaleria, odebrała mnie z Mikołowa, zawiozła na chatę. Beta została. Na drugi dzień dawaj dziecka, fuch na narty do Wisły. Śmigu, śmig, śmigu, śmig. Do 13. Wie pan, mówi, pan Mariusz mówi, że mają serwis. W razie gdyby cud się wydarzył i ten element doszedł kurierem, co się prawie nigdy nie zdarza. Gdyby cud, ja dzwonię do pana, od 15 mamy czynny serwis Sylwestra. 13 dzwonię pani Krzysztofie, za 15 minut fura do odbioru. A jo, hopie, że je na nartach z dzieciorami, to nie mogę, z tej Wisły nie dojada. Odbiorę w poniedziałek. Dacie wiarę, że około 14 w czwartek zamówił w Warszawie element. Zamówił element o 14, pan szanowny. BMK od razu spakowała, Warszawa Centrala, spakowała towar. Przywiozła na drugi dzień. I do 13 mechanik ogarnął sztukę, łącznie z kurierką. Dbałość o firmę, o markę, o produkt, dbałość o klienta. Ja pierdykam. Mili moi szanowni, tak się wydarzyło. Odbieram ci auto w poniedziałek. Bezpłatna, totalna impreza. Ciekawe to wszystko. Wszystko za darmożkę, bardzo przyjemnie. Ale chciałem pochwalić po prostu. Dziękuję uprzejmie. Film o całości samochodu. Dlaczego kupiłem ten? Dlaczego nie od Alików? Dlaczego taki, śmaki, a nie owaki? Już niebawem. Wszystkiego dobrego dla państwa. Jadę dalej, bo ktoś dzwoni, dzwoni i dzwoni.